Dzień dobry Państwu ze studia WPS Production. Witają Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Dzisiaj 12 marca 2015 roku, czwartek, a w najbliższy poniedziałek, czyli 16 marca, kończy się formalnie proces zgłaszania komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej. A potem pozostanie jeszcze 10 dni na dołączenie listy poparcia minimum 100 tysięcy Polaków. To są listy poparcia każdego z kandydatów. Ten proces poparcia będzie procesem o różnej trudności dla poszczególnych środowisk, bo de facto komitety wyborcze kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej mają formułę komitetów wyborczych wyborców. To są teoretycznie kandydaci niepartyjni, którzy ze względu na swoją pozycję polityczną, na swój program, powinni zdobyć poparcie obywateli dla swojego programu, dla swojej koncepcji politycznej, dla swojej wizji prezydentury. Ale tak naprawdę przerodziło się to w zwykłą znowu grę partyjną, dlatego że komitety wyborcze mają wyraźny charakter partyjny, finansowane są ze środków partyjnych, bo dopuszczane to jest przez kodeks wyborczy, że nie tylko datki i wpłaty obywateli Rzeczypospolitej, ale także fundusze partyjne mogą być źródłami finansowania kandydatów, komitetów wyborczych, kandydatów i de facto kandydaci są kandydatami partyjnymi. Ci, którzy określani są jako najważniejsi kandydaci, czyli kandydat Komorowski, kandydat Duda, kandydatka Ogórek, kandydat Jarubas, przedstawiciele partii obecnych w parlamencie, ale także są kandydaci partii pozaparlamentarnych. Na przykład taka partia jak Unia Pracy wystawiła panią Nowicką. Unia Pracy. Teraz oczywiście są też kandydaci partii, które mają nawet ambicje, żeby być nazywane partiami antysystemowymi, bo na przykład partia o nazwie Ruch Narodowy wystawia kandydata pana Kowalskiego. Mariana, który ma swój rodowód, wywodzi się z Unii Polityki Realnej, ale powiedział, że potem dojrzał i obudził się w nim duch narodowca. No i są oczywiście kandydaci tacy, których możemy w zasadzie podzielić na kilka grup. To taka moja ad hoc typologia. Są kandydaci żelaźni, to znaczy dwaj wybrańcy, Duda i Komorowski. Jeden z nich na pewno będzie prezydentem. Tak. No potem są ci poważni kandydaci, czyli grupa się zwiększa o innych kandydatów wywodzących się z partii parlamentarnych, czyli jak kandydatka Ogórek, kandydat Jarubas, Palikot, prawda, który też jest obecny jako kandydat i jednocześnie członek polskiego Sejmu. No i potem są kandydaci tak zwani pozasystemowi rzekomo. I tutaj do nich zaliczam takich jak pan Kukiz, Kowalski, pan Grzegorz Braun, Słomka. To są ludzie, którzy mają za sobą różną historię polityczną. Sprawdzeni, ale różną historię polityczną, ale oni w zasadzie mają stwarzać sytuację, że istnieje opozycja pozaparlamentarna. Demokratyczna, pozaparlamentarna, kwestionująca układ okrągłostołowy i ci ludzie rzekomo uosabiają ten głos niezależne. A de facto przecież jest sytuacja zupełnie inna, o której za chwilę powiemy. No i potem są oczywiście tacy kandydaci, których można by nazwać pani nikt, bo są jacyś ludzie, którzy się zgłosili, których tak naprawdę nikt nie zna. Pan Korab Karpowicz, który mówi, że jest bardzo dobrze wykształcony, świetnym kandydatem, jest dobrze urodzony, dobrze wykształcony, z dużym dorobkiem naukowym, którego doniosłość trudno ocenić, bo w zasadzie jest to dorobek mało znany, ale nie mówiący niczego oryginalnego, powtarzający pewne slogany, dobre chęci, popierający nagle w swojej deklaracji politykę Zbigniewa Brzezińskiego jako bardzo odpowiedzialną politykę międzynarodową. O rodowodzie polskim, według niego. Ale... No i oczywiście jest kandydat, którego też specjalnie musimy potraktować, pan Zdzisław Jankowski, bo to jest ostatni na razie ze zgłoszonych kandydatów, bo ta lista na dzień 11, czyli na dzień wczorajszy, to jest 22 kandydatów na urząd prezydenta. To też jest swego rodzaju prawdziwy cyrk, prawda? Dlatego, że możemy mówić o 5, 6 czy też 7 jakichś osobowościach w życiu politycznym kraju tej wielkości co Polska, ale nie o 22 kandydatach, którzy de facto ośmieszają powagę tego urzędu. No tak, ale mówię, że nieznani. Na przykład Duda też jest nieznanym kandydatem. Tak. Bo skąd on się wziął? On nagle wyskoczył. Kto wiedział, że jest taki człowiek jak Duda? No.
No, ale no, Komorowski, no wiadomo, 4 lata jest prezydentem, no to był widoczny w dziennikach i tak dalej, pokazywano, obwoźny, jak to kiedyś Urban powiedział papieżu. Nie, no, obwoźna kukła. No, mamy takiego kandydata właśnie, który jedynie jest znany, no to Komorowski jest taki obwoźny, obwoźna kukła, którą się pokazuje wszędzie w telewizjach. Kandydat Duda, to jego obecność jest bardzo prozaiczna, to znaczy kandydat niby logiczny, kandydat Jarosław Kaczyński jest kandydatem tak budzącym złe emocje w Polsce, zresztą niegotowym na to, żeby tą końcową etap swojej kariery politycznej, jeżeli to tak możemy nazwać, poświęcił na porażkę z taką miernotą jak Bronisław Komorowski, że wystawił jego zdaniem atrakcyjnego, młodszego, wykształconego, w jego mniemaniu takiego, który będzie dobrze postrzegany w świadomości, z punktu widzenia takiego PR-u marketingowego kandydata, no, który jest przeciwstawiony kandydatowi takiemu rubasznemu, siermiężnemu, jakim jest Bronisław Komorowski, nieporadny, nie mający nic do powiedzenia, oprócz kilku lubił sloganów i kilku takich powiedzonek takiego sołtysa, czy też wójta gminnego, prawda? Który się lubi uwalić na fotel pierwszy. Tam, no tak, takie ma zachowania. No i to Swojski, tak. Wydaje się, że koncepcja PiSu jest prosta, jeżeli przeciwstawimy kandydata troszeczkę bardziej atrakcyjnego fizycznie, lepiej wykształconego, bardziej elokwentnego, to z tego będzie efekt. Ale to świadczy tylko o tym, jak postrzegana jest powaga tego urzędu. My na naszej stronie zamieściliśmy taki tekst odnośnie bojkotu wyborów. Nasze stanowisko jest takie, że wybory należałoby bojkotować. Na samym końcu może jeszcze wrócimy do pana Zdzisława Jankowskiego, prawda? I o nim powiemy słów. No tak, kilka. Bo to jednak tak, bo to jest wymaga skomentowania, dlatego że... Nasz kolega, znamy się... I szanujemy pana Zdzisława. Przyzwoity człowiek i jemu poświęcimy słów kilka, ale wracając do tego bojkotu wyborów, niektórzy oponują przeciwko bojkotowi wyborów, uważają, że jednak powinniśmy brać udział w wyborach, jak najwięcej nas powinno iść, bo to jest szansa, no właściwie szczerze mówiąc, no nie bardzo wiem na co. Bo jeżeli popatrzymy na to, jakie możliwości mają kandydaci do zaprezentowania własnej sylwetki jako kandydata na prezydenta, no to szanse są zupełnie nierówne. No tak, jest to ta niesymetryczność Komorowskiego możliwości medialnych. Prawda? Komorowskiego za nasze pieniądze obwozi się po kraju. Dudę, no też za nasze pieniądze, bo no to tak. Z budżetu dostają. Dotacje do partii tak. Są z budżetu, ale ktoś tam, czyli z podatku obywateli. Na przykład pan Zdzisław Jankowski, jego nikt nie zawiezie. On musi wyjąć swoje własne pieniądze z emerytury i sfinansować swoją kampanię. I do kogo dotrze jego program na przykład. Jeżeli dotrze do, powiedzmy tam, paru, 5, 10, 15 tysięcy, no to bardzo dobrze. A tutaj mówiąc o panu Zdzisławie Jankowskim, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście to był jeden z niewielu posłów, był posłem 4. kadencji, który miał rys narodowy i swoją opinię na temat spraw polskich, którą miał odwagę prezentować z forum i z trybuny sejmowej. I trzeba powiedzieć, że jesteśmy za to mu wdzięczni, dlatego że w dniu 20 kwietnia 2004 roku był jedynym posłem, a składaliśmy taką propozycję kilku, którzy rzekomo przedstawiali się jako posłowie patrioci, na przykład jak pan Antoni Macierewicz, pan Pęk, pan Olszewski, były premier. Składaliśmy dokument, który był dokumentem Kongresu Polski Suwerennym, który wyrażał stanowisko w kwestii wejścia Polski do Unii Europejskiej w przeddzień formalnego uczestniczenia Polski w Unii, czyli od z dniem 1 maja 2004 roku. Wtedy żeśmy zaproponowali w kwietniu, żeby ogłosić moratorium na wejście Polski do Unii Europejskiej i oficjalnym dokumentem złożonym właśnie przez pana Zdzisława Jankowskiego na 73. posiedzeniu Sejmu 4. kadencji w dniu 20 kwietnia. Taki dokument jest w archiwum Sejmu i wtedy muszę powiedzieć, że jedyną partią, która odpowiedziała na ten dokument, skierowaliśmy to do wszystkich klubów parlamentarnych, to było SLD. Oprócz pana Zdzisława Jankowskiego, to są kandydaci, których no tak pozwoliłem sobie usystematyzować, tak zwani żelazni kandydaci, czyli pan Duda, pan Komorowski, tak zwani poważni kandydaci, czyli pozostali kandydaci partii
parlamentarnych, no tak zwani pozasystemowi kandydaci, czyli pan Kukiz, pan Braun, pan Morawiecki, pan Słomka, no po prostu cała pan Kowalski, którzy udają, że się przeciwstawiają systemowi okrągłostołowemu. No oczywiście jest jeszcze grupa kandydatów, które moglibyśmy nazwać kandydatami egzotycznymi, czy też hucpiarskimi, czy też kandydatami zgodnymi z tak zwaną poprawnością polityczną. To jest kandydatka, czy kandydat Anna Grodzka, kandydatka Nowicka, reprezentująca Partię Kobiet, występująca z listy Unii Pracy. No kandydat z falusem w ręku, czyli pan Palikot. No i grupa kandydatów zwanych panem Nikt, czyli osoby, które powiedziały, że dlaczego nie miałyby się w ten sposób nagłośnić, zgłaszając swoją kandydaturę. No tak, chodzi o to, że tutaj działania agentury żydoreżimowej polegają głównie na tym, żeby właśnie wybrać grupę ludzi, która odbierze głosy, no na przykład komuś takiemu jak pan Zdzisław Jankowski, prawda? Tym kandydatom, którzy i tak nie mają szans na osiągnięcie wyniku. Ale tu cały czas idzie walka o to, żeby jakikolwiek kandydat ze strony narodowej, żeby, jeśli się pojawi, żeby go wyeliminować, żeby odebrać mu jakiekolwiek szanse. I teraz właśnie ci, którzy nie zgadzają się z propozycją bojkotu zaprezentowaną przez nas, bojkotu wyborów, muszą zrozumieć, że jeżeli nie mamy szans na wybór przedstawiciela narodowego, po co brać udział w takich wyborach? A od razu jeszcze trzeba dopowiedzieć, że specjalnie doprecyzowaliśmy to pojęcie i nazywamy to aktywny bojkot, bo nie chodzi o to, żeby się wycofywać z życia politycznego, publicznego. Przeciwnie, zachowywać się bardzo aktywnie w tej kampanii wyborczej, pokazując braki programowe wszystkich kandydatów nie odpowiadają, żaden z nich nie odpowiada na podstawowe potrzeby Polski. Braki w takim wizerunku osobowościowym, brak charyzmy, no już nie mówiąc o pewnej sytuacji, że część tych polityków ma za sobą przeszłość polityczną określoną, z której się absolutnie nie rozliczyła. No jak możemy na poważnie brać takiego kandydata jak Bronisław Komorowski, który w zasadzie jest takim potakującym, pasującym do różnych układów pookrągłostołowych człowiekiem, który w żadnym istotnym momencie dla Polski nie wypowiedział się w sposób pryncypialny i zgodnie z polską racją stanu. Zgadza się z tym, co powie mu Ameryka, zgadza się z tym, co powie mu Unia Europejska, jest przeciwny polepszaniu czy normalizowaniu stosunków ze Wschodem, no bo to rzekomo są imperialiści, nie umie się wypowiedzieć w kwestii praw Polaków, polskich mniejszości na przykład na Litwie, nie umie się wypowiedzieć w żadnej sprawie istotnej, socjalnej, ekonomicznej w sprawie Polski, chociaż to nie są kompetencje prezydenta. No i największym grzechem w chwili obecnej jest poplecznikiem tej niebezpiecznej polityki partii wojny, która pcha Polskę do konfliktu na Ukrainie z Rosją. Tak, ale jeszcze ja wrócę do tego bojkotu. Powinniśmy wyciągać wnioski z 25 lat funkcjonowania tego żydosystemu. Widzimy, że wybory są fałszowane. No, najlepszym dowodem są te ostatnie samorządowe, prawda? Dopiero w Warszawie chyba niedawno, parę dni temu, być może zakończono liczenie głosów. Faktycznie w rzeczywistości zakończono dopiero teraz liczenie głosów. Więc wybory są fałszowane i mówią o tym nawet przedstawiciele tych partii żydoreżimowych. Co ważne? Ważne jest również i to, o czym można usłyszeć i w programach tych żydowskich mediów. Oni bardzo boją się spadającej frekwencji. Oni rozważają na przykład obniżenie wieku wyborcy. No tak, bo jest słynny ten pogląd głoszony przez niektórych, którzy krytykują bojkot, że no jak to, wy zbywacie się prawa do decydowania o sprawach polskich, no właśnie nieobecność jest też korzystaniem ze swojego prawa wyborczego. Nie można legitymizować tych ludzi, którzy sobie za nic mają polską rację stanu, powagę urzędu oraz opinię obywateli, bo przecież to właśnie jest w wykonaniu tych kandydatów na urząd prezydenta. Wobec tego nieobecność to nie jest wycofywanie się z życia politycznego, to jest właśnie aktywne przedstawianie powodów wycofania się z popierania, z uczestniczenia w wyborach i nazywania spraw po imieniu i budowania podstaw niezależnych struktur instytucjonalnych przyszłego państwa polskiego, bo musimy wyłonić kadry i pewien program przyszłej naszej ojczyzny. I zastanawiają się też nad wprowadzeniem obowiązku udziału w wyborach, co może być karane na przykład finansowo, tak jak to ma miejsce w Grecji, w wielu innych krajach, zresztą europejskich również. Udział w wyborach jest obowiązkowy. A więc ta spadająca frekwencja budzi pewną grozę wśród żydoreżimowej władzy.
A na zakończenie to może powiemy, że głównemu kandydatowi Komorowskiemu udało się znaleźć w końcu właściwy elektorat. Dotarł do właściwego elektoratu. Co masz na myśli? No, wczoraj w dzienniku telewizyjnym widziałem, jak pan kandydat Bronisław Komorowski został zawieziony do obory. I tam było widać sporo krów w swoich kojcach stałych. No i to był elektorat, który z uwagą przyglądał się kandydatowi, prawda? Nie gwizdał, nie szumiał. Także pełne zrozumienia i poparcie. Dziękujemy Państwu. Ze studia WPS Production mówili dzisiaj do Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.